Jest sobotnie przedpołudnie, piękna pogoda, a my znajdujemy się przed budynkiem szkoły podstawowej nr 14. Odbywa się tutaj dzisiaj piknik integracyjny. Za chwilę przeniosą się z nami Państwo we wspaniały świat bajek. Bajki Disneya, Piraci z Karaibów, Harry Potter. Wszystko w jednym miejscu. Zobaczmy, co przygotowali dla nas dziś najmłodsi. Się teraz dzieje? Proszę Panią, teraz jest malowanie paznokci. Dziewczyny dzisiaj cały, za cegiełki, tak? Dziewczyny cały ranek czyściły paznokcie, bo specjalnie były przygotowane na malowanie. A dziś z okazji tego święta to wyjątkowo im pozwoliłam na malowanie. Widzę jakieś wiosenne kolory, prawda? Tak, każdy inny, wiosenno-letnie. Kim dzisiaj jesteś na pikniku? Myszkami. A z jakiej bajki? Toma i Jerego. I co musicie dzisiaj robić? Co należy do Waszych zadań i co tutaj przygotowaliście? No, przygotowaliśmy jedzenia różne, obraz, gdzie dzieci biorą głowę i się robi zdjęcia. Jako kto? Jako Tom i Jerry? Tak. I jeszcze jest malowanie paznokci. Ja jestem przebrany za pana Kleksa. A co tutaj znajdujesz na tym stoisku? Co tutaj się u was dzisiaj dzieje? Cukierki, orężada, pigułki na porost, włosów, wstęple, malowanie twarzy, zdjęcie z panem Kleksem. A co trzeba zrobić, żeby otrzymać te wszystkie nagrody? Dać dwie cegiełki albo wygrać quiz. I rozumiem, że jeszcze można sobie robić całą zdjęcia, tak? Z panem Kleksem? Tak. A to są twoi uczniowie tutaj przy stoliku wszystko? Tak. Zapraszamy do stoiska. Możemy robić pieski. Własnoręcznie każde dziecko może wykonać. Poza tym może się poczęstować za konkretną jakąś cegiełkę. Tam jeszcze mamy takie gadżety, upominki po rozwiązaniu konkursu ortograficznego. Także życzymy miłej zabawy. A czym akurat 101 dalmatyńczyków? 101 jest Cruella, tylko Cruella jeszcze gdzieś tutaj wędruje między stolikami innymi. Także mamy dzieci, no nie mamy 100 rzeczywiście dalmatyńczyków, ale Cruella też jest. Czy dzieci boją się Cruelly de Mon, czy wręcz przeciwnie? No wręcz przeciwnie. Wszyscy mówią, że jest fajna, miła, tak jakoś nie wiem dlaczego. I robią sobie zdjęcia z Cruellą? Tak. Za kogo jesteście przybrani i co to za bajkowa kraina tutaj koło nas? Ja jestem przybrany za Jacka Sparrowa. Ja jestem za szalonego kapelusznika. A ja za maleństwo z Kubusia Puchat. I co tutaj się dzieje? Co możemy wygrać? Widzę dużo jakichś słodkości na stole. No to my tutaj proponujemy quiz za jedną cegiełkę i jak ktoś wygra quiz, dostaje nagrodę w postaci słodkości. Czyli nagrodami są słodycze, tak? A czy quiz jest trudny? Udało się odpowiadać na pytania jak do tej pory? Są różne kategorie do innych klas. Na przykład dla piątych klas, on od 1 do 3, a ja od 1 do 3. A jak Wam się podoba na dzisiejszym pikniku? Jest super fajnie. U nas jest stoisko z bajki firma Pszczołach i wszystko związane z pszczołami. Czyli co można wygrać? Jakie są konkursy? Konkursy. Znaczy tak, jest trampolina do skakania i poczęstunek. Sami przygotowaliście te wszystkie wypieki? Tak, wszyscy sami, wszystko sami, ręcznie. A podoba Ci się dzisiaj na pikniku? Może być. A które stoisko inne Ci się najbardziej podobało, oprócz Waszego oczywiście? No nie wiem, jeszcze nie przechodziłem wszystkich. Jeszcze wszystko przed Tobą. No bo teraz tam skakaliśmy tylko na trampolinie. Panie burmistrzu, piękna pogoda, mnóstwo dzieci. Jak ocenia Pan dzisiejszy piknik? No wspaniały widok. Frekwencja jest bardzo wysoka, jak widać. Czyli potwierdza to, że takie pikniki, takie festyny, takie imprezy są bardzo potrzebne nam, mieszkańcom, wszystkim, którzy chcą
skorzystać właśnie ze słoneczka, tak jak dzisiaj, i z atrakcji, które zostały przygotowane przez rodziców, przez nauczycieli, przez same dzieci. Wspaniale. Dzień dobry, co tutaj się dzieje dzisiaj u Państwa? A my mamy stoisko Harry'ego Pottera. Można u nas wziąć udział w konkursie Przebić Balonika, wybrać sobie nagrody, mamy malowanie buziek, tatuaże, strzelanie do puszek. Czy wybraliście udział w jakimś konkursie tutaj? Są bardzo łatwe pytania akurat. Ale z Harry'ego Pottera? Tak. A znacie tą bajkę, lubicie? Nie mieliście problemu z odpowiedzią? Nie, nie mieliśmy. My wszystkie części oglądaliśmy. A co udało Wam się wygrać? Właśnie teraz wybieramy. Co macie do wyboru? Co byście najbardziej chcieli stąd dostać? Słodycze albo... Dobra. Żelki.